ten tort, to nie chodzi o to, jak on wygląda i co przypomina, to chodzi o to, co on sobą reprezentuje. A reprezentuje on największą dramę, jaką udało mi się wygenerować tu w związku z lodem kaktus i hotelem Bryza. Ja pamiętam, jak kiedyś byłem miłym człowiekiem jeszcze i kupiłem lody kaktusy, całe opakowanie, i spotkaliśmy pana dyrektora tego hotelu Bryzy i mu daliśmy te kaktusy. I to było takie miłe, bo on jest bardzo szalenie miłym człowiekiem. I sobie rozmawialiśmy o Bryzie, o hotelu, jak nam się podoba. Odpowiedział, ale nie ma go. On do pana zadzwoni, ale on nie ma mojego numeru. Zadzwoni. Oddawaj moje kaktusy. Ale to później. Bo ten film to jest film drogi, jak w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Czyli to, co się udało nam zrobić i odwiedzić w zeszłym tygodniu, ja uważam, że to są ciekawe miejsca. Zaczęliśmy swoją przygodę w Krakowie, w którym ostatnio zamieszkujemy. Sobota 14. Czy ci ludzie tu oszaleli, nie mają żadnych zajęć, nie mają nic? I Monika, która jest fanką sztuki na wysokim poziomie, postanowiła, że fajnie by było odwiedzić centrum kultury japońskiej manga, która się właśnie tam mieści, naprzeciwko Wawelu, zaraz przy Wiśle. Miejscu, które nie byłoby możliwe do zagospodarowania, gdyby nie to, że ufundował to zacny pan Andrzej Wajda. Jakie to jest piękne miejsce. Jaka tam jest magiczna sztuka. Szczególnie jak ktoś związany jest z kulturą Japonii, a ja jestem, bo chcę ją odwiedzić na swoje urodziny. Przy okazji oglądaliśmy Jamesa Maya, Nasz człowiek w Japonii, i to nas zainspirowało, żeby tam po prostu pójść. To dobre jedzenie, jest to dobra sztuka. I nie mówię o Monice, herbata. Tylko mówię o, że tam coś jest, jakieś rzeźby i w ogóle. Mega. Czekają przed deszczem, jaki to jest ruch i wszystko. Ty jesteś mądra. Później pojechaliśmy odwiedzić moich rodziców i mojego psa Santa na wieś. Wspaniały pies Santo, który je właśnie śnieg, to jest w drodze na Podlasie. Chcesz coś powiedzieć? Musieliśmy pożegnać jabłoń, bardzo starą, którą pamiętam od małego. I chyba zachorowała, bo już nic się nie dało z nią zrobić, ani też nie było jabłek od dawna. Tak skończyła. Nic, że tak skończyć, to subskrybuj ten kanał. Zabrałem oczywiście nie psa, bo on nie potrafi okiełznać się w przestrzeni publicznej. Zabrałem Monikę do miejsca, które jest ze mną bardzo związane i z nią. Czyli to, gdzie się oświadczyłem, hołda kopalni PG Silesia. Tak, piękne miejsce. Czy można być bardziej romantycznym pochodząc ze Śląska? Chyba nie. I pod niektórymi kątami wygląda, jakbyśmy byli w jakichś Himalajach, albo Alpa, albo nie wiadomo gdzie. Dalej stamtąd, z tej magicznej wioski, pod Pszczyną, wyruszyliśmy na wyprawę do naszych przyjaciół na Podlasie. Uwielbiam tam jeździć, ale przez to, że jest tak daleko, no to po prostu nie dane nam było ostatnimi czasy ich odwiedzić. O, dojechaliśmy, Dorota i Maciek. A miejsce jest super. Bo jak się mieszka w Krakowie albo nawet miasteczka jakieś na Śląsku, to nie ma takiego wyobrażenia, co to znaczy stanąć na zewnątrz i poczuć ciszę. Piękne miejsce, absolutnie prowadzone przez Maćka i Dorotę. Warto to odwiedzić. Oni się tym w ogóle nie chwalą, także możecie tam wejść na ich profil, Cuda Niewidy. Nic tu nie ma w okolicy, nie ma czegoś takiego jak okno w okno, jak my to mamy. I co jest najfajniejsze, to to, że przed tymi pięknymi starymi domkami na Podlasiu często są ławeczki. Tego mi brakuje na wsi, u mnie na Śląsku. Są ławeczki piękne, po to zaprojektowane, że możesz z kolegą, z koleżanką, z żoną wyjść przed dom, usiąść i patrzeć nad przejeżdżające samochody albo to, co się dzieje na wsi akurat w danym momencie. To jest taka warsztatownia, czyli miejsce, gdzie spotykają się ludzie, żeby robić warsztaty, żeby się rozwijać, żeby się uczyć, żeby po prostu być w pięknym miejscu, wyglądając przez okienko, patrząc na łono natury. Czy jest coś piękniejszego? Jest kot, który już przedrapał mi ręce do szpiku kości. Wiecie, że oni, to jest super ciekawe, to jest ekstra. Te wszystkie deski, dom zbudowano z drewna. Natomiast główna konstrukcja i szkielet pochodzi z domu z Mazur, bardzo stary. Wspaniały, miał wspaniałą energię, wspaniałą historię. Nie wzięli po prostu desek, bali, nowych, pociętych z drewna. Oni wykorzystali tamten dom, rozebrano go na te belki, na szkielety i tak dalej. Załadowano na ciężarówkę, przywieziono tu. Cała historia tamtego domku tu dalej jest. Rozumiecie tę ekologię? Też dlatego, że
nowe bale i deski, jak będziecie budować kiedyś dom z drewna, one pracują. Więc podziwiam ich z całego serca, że przedsięwzięli taki trud, żeby w taki sposób to zbudować, żeby tu jednocześnie było piękne, nowoczesne miejsce, ale jednocześnie konstrukcję tego stanowi właśnie tamten stary, piękny dom. To jest nasz przystanek w drodze na Hel, gdzie jedziemy do magicznej bryzy, którą ostatnim razem tak mocno skrytykowałem, że napisał do mnie dyrektor, przepraszając, że już poprawi się ta kawa i już nie będzie pan Janek kuł tego balkonu obok mojego okna i nikt nie będzie malował, jak akurat ja jem kawę. Ciekawe, czy tak faktycznie będzie. Nasza znajoma. Kuźnica. Bo plan był taki, żeby pojechać prosto z Podlasia, odpocząć trochę od zgiełku podlaskiego, przyjechać nad morze, na które przyjeżdża, na Hel, na który przyjeżdża Monika od 30 lat. Oczywiście do swojej ukochanej kuźnicy. My jesteśmy w Juracie, jadąc tu przez drogi, o których chyba zapomniał nawet GPS i Google Mapy. A mieliśmy być na Teneryfie. Powiemy wiatru. Metaforycznie i fizycznie urywa tu łeb. Jest absolutnie pięknie. Bałtyk jest taki oczyszczający, to jest wspaniałe, silne morze, ale równie zimne i nieprzyjazne. I tu to ciasto reprezentuje mój ostatni pobyt w hotelu Bryza, który jest absolutnie piękny i kocham go całym sercem. Ale, tak jak powiedziałem na poprzednim filmie, który tu nakręciłem, a który zobaczył dyrektor Bryzy, akurat mieliśmy nieprzyjemne, to się zdarza. I to nie jest tak, jak Monika powiedziała, nie ja cały czas narzekałem, tylko kocham ten hotel, a akurat zdarzyło się, że był absolutny remont, dzięki któremu teraz on jest taki piękny. Trochę ponarzekałem, trochę za bardzo byłem sobą. Próbuję wyeliminować to i nie być. Unikać swoich naturalnych odruchów i wtedy jest wszystko dobrze, wtedy jestem super miły. W każdym razie dyrektor, zobaczywszy ciekawy film, stworzył nam ten tort. Oddawaj moje kaktusy. Panie dyrektorze, bardzo serdecznie za to dziękuję i cała obsługa hotelu Bryza, gdzie jest moje zdjęcie pewnie podpalone i przekreślone, bardzo serdecznie wam za to dziękuję, bo ja się nie spotkałem jeszcze z tak fajnym gestem, pełnym humoru, który prawie że czasem na tym kanale starałem się też przemycić. Bardzo wam dziękuję. To jest... Nigdy w żadnym hotelu czegoś takiego fajnego nie spotkałem, żeby ta historia przeniosła się na coś, co jest na tym kanale najważniejsze, czyli ciasto. Ale hotel jest piękny, trzeba przyznać. I po tym remoncie teraz jest dopieszczone parę szczegółów. Tu tak pachnie. Wiem, że to może nie jest najważniejsze w hotelu, ale jednak jest, że się wchodzi i jest po prostu jakieś takie orzeźwiające, nie wiem co, jak powiew bryzy. Nie chcemy wyjść na zewnątrz, żebyśmy zmarzli, więc tu wszędzie są piękne tunele, które okalają cały ten hotel i tak naprawdę od parkingu aż do recepcji można sobie przejść tymi tunelami. Tam jest restauracja. Jedyne co, to dziś jest delikatnie wietrznie, więc jeśli ktoś, tak jak ja, nie lubi wiatru i zimna, to może nie jest to miejsce do rekomendacji. Natomiast jak to wygląda z zewnątrz, ten wiatr, te fale, Bałtyk jest bardzo silnym morzem. Wygląda to wspaniale i kawa jest lepsza. Sam sprawdziałem, panie dyrektorze, dziękuję. I jak ja już powiedziałem, mam nadzieję, że tu przyjedziecie, bo ja teraz jestem panu dyrektorowi to winien, więc jest to tak obliczone, że jak dzięki temu ciastu przyjedzie tu dodatkowych 100 gości, to my jesteśmy kwita i nie muszę tego kanału usuwać, ani w ogóle nie ma żadnych pozwów, jest super, także tak. Ale po raz kolejny myślę, że wykonałem dobrą dziennikarską robotę i robię to dla was. Także dajcie znać, czy byliście w którymś z tych miejsc, które ja tu wymieniłem, bo miejsca są piękne, wszystkie te, które wymieniłem, łącznie z hotelem Bryza, i tym ciastem. Dajcie znać, czy wam się to podoba. Jakie wy mieliście w tym tygodniu ciekawe rzeczy, bo to jest interesujące. Czy wydarzyło wam się coś ciekawego, albo nawet nieciekawego, dzięki czemu możemy was tutaj wesprzeć? Dajcie znać w komentarzu. A tymczasem chyba to wszystko i jedyne, co mi pozostaje, za co ja jestem odpowiedzialny i co powinienem zrobić, moje zobowiązania, to po prostu zjeść teraz to ciasto.
nie widzę innej możliwości. I z tym Was zostawiam, życząc Wam dobrej reszty tygodnia i mam nadzieję, widzimy się w przyszłym tygodniu na tym kanale. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie. Pa!